Witaj. Wodniczko 1, 2, 3. To nie jest tak, jakby się wydawało, że wodnik wodnikowi nie jest równy. I niektóre wodniki będą bardzo sprzyjać, na przykład chociażby bliźniętom, dlatego że mogą sobie pogadać. I wodnik też lubi bardzo dużo gadać, ale także i wadze, która jest jakby ma dwie szale. Wodnik ma fale, bliźniak jest podwójny. Więc wodnik lubi wolność, uwaga, niezależność i po prostu ten spokój. Ale pamiętaj o tym, że przede wszystkim wodnik jest zbudowany na tej zasadzie, że nie ma dwóch identycznych wodników. I teraz akurat ten wodnik może podpasować zupełnie innemu znakowi, nawet samemu wodnikowi. Znam znaki, które znam, znaczy o postacie, które są w parze i są dwojgiem wodników. Tylko, że tak, pierwszy wodnik, czyli ten starszy, czyli mężczyzna akurat w tym wypadku, jest już po przejściach. Drugi wodnik przyzwyczaił się do tego działania, ale działają niezależnie. I teraz popatrz, jeżeli bierzemy wodniki, musimy widzieć ich kosmogramy po to, żeby je nałożyć i sprawdzić, jak one działają. Ja akurat wymieniłem dlaczego z baranem, ponieważ sam prowadziłem kiedyś dialog z wodniczką i ten wodnik był wyjątkowo niezależny, wyjątkowo, ale jednocześnie pragnący tego, co jest najważniejsze, pragnący stworzenia rodziny i widzenia tej rodziny, mając już rodzinę, założywszy rodzinę, dlatego że miała już potomka. Więc wodnik, który ma już potomka, dąży czy do rodziny, kiedy już ma, bo rodzina to jest przecież matka i dziecko. Już jest ta rodzina. Niepełna, ale rodzina. Już jest potomek. Już jest komu przekazać. I dążyła właśnie do rodziny, a nie dążyła do partnerstwa. I szukała partnera tego idealnego. Ja jej pokazywałem, gdzie jest partner. Nie zrozumiała do końca. W dodatku nie zrozumiała jeszcze wielu rzeczy. Kiedy ja zawsze jej odpowiadałem, pokora. I tobie też odpowiadam właśnie przez pokorę. Poprzez wiedzę. Poprzez świadomość, poprzez zwycięstwo siebie nad swoimi słabościami. Proste, no nie? Droga wodniczko 1, 2, 3. Nie umie ci tak odpowiedzieć wprost. A nikomu, kto będzie tutaj podsłuchiwał czy podglądał, raczej podglądał, a podsłuchiwał to swoją drogą i bardzo się cieszę, że podglądają, bo to jest najważniejsze. Poznać pokorę dla siebie. Jeżeli poznasz to, to jest już wszystko. To wtedy tworzysz znamienitą parę. Bez względu na znak i bez względu na aspekty i bez względu na wszystko. Aby nie starać się do tego, co nie chcemy. A szukania czegoś, co jest właściwie dla nas nieosiągalne. Bo zawsze chcemy coś więcej. A po co? Czy niedobrze jest, jak jest? Oczywiście, że w tym momencie, kiedy jest źle i mówić, że jest, jak jest, ale kiedy jest dobrze, czy musi być jeszcze lepiej? A kiedy jest źle, trzeba odkryć to piękno w tym źle. I może wtedy się zwycięży z tym złem i zobaczy się to dobro. A nie wolno nigdy patrzeć w siebie jako coś najważniejszego, najpiękniejszego i najbardziej egoistycznego. Bo wtedy następuje ten czas, kiedy przychodzi wodnik, a wodnik jest po prostu zwyczajny. Tylko i wyłącznie tradycją. Szalenie to proste. Wodnik nie lubi zmian. Lubi stagnację.
i dąży do tego. Do zobaczenia i zapraszam na dalszą konwersację. Trzymaj się i pozdrawiam Cię w wodniku. 1, 2, 3. Cześć.